ostatni gospodarze w natarciu. Teraz uderzenie i gol! I gol 1-0 dla ekipy gospodarzy. Fantastyczne uderzenie. Wysłaliście z Torunia, tak jak mówiłem. Raczej, ależ teraz bramka, ależ gol! Ależ bomba teraz z Pychalskiego, no naprawdę niesamowite. Tej akcji teraz znów przyspieszenie. Bruninho i uderzenie, zobaczmy, gol! 3-0. Uderzenie z dystansu, ależ bramka! No co my mamy tutaj za festiwal goli w tym spotkaniu? No ale widzimy tutaj Torunianie mają problemy z rozprowadzeniem tej akcji. Teraz gol! Teraz jednak fantastyczne podanie dotarło do Gilberta. W koszulkach, no tutaj próbuje odzyskać piłkę, tymczasem zobaczmy, widać i gol! 5-1. Zobaczmy, teraz uderzenie i gol! I gol! I w końcu się doczekał tego hat-tricka. Podchodzi do piłki Dębski. Czy on tutaj zdecyduje się na strzał? Zobaczmy, Dębski rozpędza się. Dębski, potężne uderzenie i jest drugi gol. Eurobusiacy przy piłce. Teraz błąd, zobaczmy, Zboralski. Zboralski, uderzenie. Obrona ofiarna, teraz gol. Jest bramka numer 7 dla drużyny FC Toruń. Wykorzystał znów błąd rywali. Fernandez faulowany w jego wykonaniu, a teraz przedłużony rzut karny. No i pytanie, czy zdobędzie jego trzeciego gola w tym spotkaniu, jednak górą w starciu z zawodnikiem Eurobusu Kamil Naparło w wykonaniu Pablo Rodriguez'a. Natomiast, no, jeżeli chodzi o drużynę Eurobusu, tęgie lanie, można powiedzieć, 7-2. Zdecydowane zwycięstwo gospodarzy. Lekcja dla jednych i dla drugich, no ale na jakie wnioski przyjdzie im wyciągnąć, no to okaże się prawdopodobnie już w przyszłym sezonie, bowiem przed obiema ekipami jeszcze po jednym meczu w rundzie zasadniczej, a potem odpoczynek po ciężkim sezonie. FC Reiter Toruń, Eurobus Przemyśl 7-2.